Siema mordeczki, z tej strony człowiek artysta, jestem dzisiaj gościem Przemek Drost. Elo, elo, siemanko. A to jest kto? To jest Bonus. Siema Bonus, elo, 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 podaj łapę. Widzicie jak podaję? Słuchajcie, zapraszam was dzisiaj do pracowni, oczywiście nie mojej. Co, idziemy? Idziemy. Idziesz? Idziesz, zostajesz? Zostaję. Zostaję. To jest ta sama rasa co Pluto, czy nie? Nie, to jest Tosa. Okej. Okay. No i zobaczcie, właśnie jesteśmy w środku. Powiem ci, że matycznie tutaj. Dosyć powiem, że tak customowo, rapowo. No gromadzę tu taki cały dobytek życia, który po drodze, wiesz, wpadnie w dłonie. To jest takie trochę chore kolekcjonerstwo być może, ale trudno się, wiesz, rozstawiać z pewnymi gadżetami. Widzę, że masz tutaj klasyk, jeżeli chodzi o rower. Może zacznijmy od klasycznej sztuki. W ogóle zobacz, to jest Wigry trójka. Ogólnie oldschoolowy rower, naprawdę. Tak, ale to ciężki na dalekie wyprawy. Okej, no jasne, pamiętam, że dzieciaka miałem taki. Słuchaj, może byśmy porozmawiali o twojej sztuce. Czy mógłbyś nam powiedzieć na przykład, czym się zajmujesz i co robisz? No, w sumie zaczynałem dawno, dawno temu gdzieś tak od jakichś takich streetartowo-graficiarskich rzeczy. Mm-hmm. Później wpadłem na aerograf. W wieku 16 lat kupiłem sobie po prostu maszynkę. Chciałem w sumie połączyć to z graffiti i mieć lepszą możliwość cieniowania. Tutaj akurat niewiele prac mam teraz, bo one są, większość jest na wystawie. Więc to są tylko jakieś pozostałości, które nie są na wystawie. Ale co, no to jest moje stanowisko pracy, nie wiem, może... Zaczynamy, jak to wygląda mniej więcej. Tak. Zobaczcie tutaj, moi drodzy. Tam się mieszają farby. Tutaj mamy, widzicie, taki, można powiedzieć, rasowy przykład warsztatu. Tak. Tu z taką fajną, starą szafę dorwałem, gdzie sobie trzymam farby. Spoko. Tutaj nie czuć tego przed kamerą, ale trochę tutaj śmierdzi lakierem. Tak, dokładnie. Ale powiem ci, że ja na przykład osobiście lubię taki zapach. Tak. Tutaj jest twoje stanowisko, którym tworzysz, tak? Bo tak jak powiedziałeś, tak, tworzysz aerografem, ale czy tylko? Nie, też używam takich fajnych, cienkich pędzelków, takich tak zwanych linerów. Mam do tego, tu mam maszynkę, tak, ciśnienie podłączone do cieniowania, prawda? Akurat tu jest temat lotniczy. Właśnie zauważyłem, że chyba, żeby ogólnie manewrować takim sprzętem, trzeba być chyba perfekcjonistą, co? Bo to naprawdę to jest taka żmudna i taka praca, można powiedzieć... Właśnie rączki nie mogą trząsać się tutaj. Okej, czyli osoby, które mają problem z używkami, na pewno odpadają, jeżeli chodzi pewnie o taką sztukę. No nie, to by miał małą wydolność. Okej, rozumiem, że, że ten kask, bo jest kask, tak? Tak. To jest zrobiony dla jakiegoś fana po prostu lotnictwa, tak? To możemy go tutaj w ręce go wziąć, może moglibyśmy tak? Zobaczcie, jak to wygląda. To jest tutaj akurat projekt kolegi, który ma prowadzić taki projekt Niebo bez granic i to jest kask, hełm, który prezentuje wszystkie samoloty, które latały w dywizjonie Kościuszkowskim. Okej, rozumiem. To są tusze, rozumiem, do aerografu, tak? Tak. One się czymś specjalizują, jeżeli chodzi o, nie wiem, o gęstość, nie wiem, To są lakiery akurat samochodowe, w sensie te tak zwane bazy. Czyli one wymagają później zabezpieczenia jeszcze powłoką lakieru bezbarwnego. Okej, rozumiem. Czyli po prostu tak można powiedzieć, zabezpieczamy to. Tak. To jest, rozumiem, że to jest urządzenie twoje, to pewnie produkuje ciśnienie, tak? Dokładnie. Bo to rozumiem, że taki sprzęt, po prostu aerograf, działa pod sprężarką pewnie. Tak, tam jest agregat. On się tam raz dziennie nabije. Okej. Mamy ciśnienie i... No i wiadomo, że jakiś odciąg, prawda? To jest ten agregat właśnie, o którym przed chwilą mówiliśmy. A chciałem, żebyś powiedział nam o tym, bo rozumiem, że na przykład do ciebie przychodzą ludzie, którzy na przykład chcą, żebyś na przykład zrobił jakąś renowację, po prostu, nie wiem, jakiś tam baków, zbiorników. No to akurat wykonywałem grafikę na motocyklu, no i klient miał wypadek i trzeba teraz to odtworzyć. Właśnie, bo wiesz co, chciałem jeszcze, żebyś nam opowiedział, tak może przejdziemy to jeszcze tutaj, zobaczcie jak to wygląda, do drugiej części tamtej. To jeszcze tak, ma się tutaj na stanowisko, jeszcze raz zbliżenie. Chciałbym, żebyś nam powiedział na przykład właśnie skąd w ogóle zajawka na motocykle, na robienie rowerów. Jak to się stało, że zacząłeś po prostu tak jakby to rozumieć? Bo w sumie zawsze z kolegami, jak mieliśmy tam 14-15 lat, to robiliśmy jakieś stare MZ-ki w garażu i od mało lata jeździliśmy na tych motocyklach, więc to siłą rzeczy... Wynikło samo z siebie naturalnie pewnie. Okej, rozumiem. Później okazało się, że pod kątem komercyjnym jakby jest zapotrzebowanie na to, żeby personalizować, tak, customizować ludziom sprzęty. Jest zapotrzebowanie na tego typu ogólnie działania? Tak, jest, są.
Czyli rozumiem, że ludzie chcą tak jakby chcą po prostu się wyruszać, jeżeli chodzi o swój sprzęt, na przykład do jazdy. Dokładnie. Czy to są kaski dla sportowców? To też tak się śmieję, że to jest jakiś aspekt psychologiczny, bo jak ktoś się z kimś ściga gdzieś na motocrossie czy na czymś i ma swój indywidualny kask, to jest zawsze też. Jasne, widoczne. Słuchaj, wiesz co, tutaj jeszcze widziałem, że masz gazetki bardzo fajne. Tutaj są jakieś ziny, jakieś widzę, tutaj też mamy bardzo fajną książkę o sztuce, którą ci może porwę, ponieważ ja bardzo lubię taki styl, widzę, że to jest taki styl też komiksowy. Czy istnieje coś jak styl harlejowy? Czy to się jakoś nazywa? Taki na przykład właśnie coś takiego w taki sposób. Wiesz co, taki, to bardziej w Stanach przynajmniej, to idzie w kierunek takiej kultury custom culture, czyli takich gości, którzy wytwarzają rękodzieło dla klienteli właśnie. To wynikło trochę z kultury hot-rodowej, z tego, że piloci malowali sobie na samolotach takie zwane pin-up girls, tak, jakieś szczęki rekinów, czyli to było trochę malowanie na obiektach. Okej, okay, rozumiem. No i z tego wytworzyła się, wśród tych fachowców wytworzyła się po prostu jakaś kultura, tak? Czyli oni zaczęli się umawiać na swoje konwenty, eventy. Jakoś to leci. Tak, jakoś to leci. No u nas najbliżej oczywiście jest do Niemiec, tak? Tam jest najbardziej rozwinięty. Okej. Okay. Widzę też właśnie, że masz deki, jeżeli chodzi o deskorolki, longboardy. Tutaj mamy na przykład longboarda, którego na przykład namalowałeś. Chciałem się zapytać, czy sam jeździłeś, czy po prostu lubisz skateboarding? Co, lubię skateboarding, sam jeździłem, ale nie chwalę się żadnymi sukcesami. Myślę, że one nie były jakieś wybitne. Oprócz tego, że sobie uszkodziłem przegrody z nosową, gdzie dziś mam trochę krzywy nos. Zobaczę, to jeszcze zrobię zbliżenie. Ale oczywiście pamiętaj o tym, że każdy sport ma jakieś tam kontuzje, tak? No są tak, takie akcje, trzeba po prostu liczyć się z tym. Wskoczyłem szybciej, później po prostu w BMX-a, a później już w MTB. Okej. Okay. Rozumiem, że cały czas śmigasz na rowerze, tak? Tak. Czy mógłbyś tą pracę na przykład wyciągnąć? Chciałbym też pokazać, bo bardzo fajnie. Tamten obrazek? Tak. No zobacz, to jest zrobione areografem? To jest mieszana technologia. Okej, okay. Bardzo fajna rama w ogóle, tak ozłociłeś trochę tę pracę. Tak, to jest też jakiś taki trochę skateboardowo-chopperowy klimat. Santa Cruz. Tak. Okay. No to też chodzi o taką przewrotność, tak, że to jest mało poważna ilustracja w poważnej oprawie, tak? Bardzo fajna akcja, czyli taka klasyka powiązana ogólnie z nowoczesnością. Ja generalnie jestem, wiesz, lubię taki pop surrealizm, kicz i taki też się nazywa lowbrow. Okej. Okay. Tu mamy jeszcze następną pracę, a zobaczcie, tutaj znowu mamy deck. Staram się przybliżyć. Więc pracownia wygląda naprawdę ciekawie, powiem ci. No właśnie, nie jest teraz uzupełniona o tamte prace. Ale naprawdę powiem ci, że ma swój styl, ma swój klimat i bardzo fajnie jest, że czuć tutaj tak jakby taki warsztat samochodowy trochę. Taki garaż po prostu, czuć taką właśnie, czuć farby, czuć takie smary. Od 16 roku życia wiesz, urządzenie nie wyrzucałem. Okej. Okay. I rozumiem, że to są, jak się nazywa, to są pistolety, czy... To są aerografy. Aerografy, tak? Tak. Zresztą to fajnie, bo widać różnicę w technologii, jak to się rozwijało. Czyli pierwszy dostałem w wieku 16 lat pod choinkę. Czy na 2011, to pamiętam zupełnie jakoś. Okej. Okay. No nie jest jakaś duża pracownia, wiesz, ale codziennie rano schodzę tu do pracy. To jest bardzo fajny plakat. Ten bot tak? A to jest właśnie taka impreza tego typu, gdzie środowisko właśnie takie customowe się zbiera. A teraz przejdźmy tutaj do tej rzeźby. No to jest rzeźba chyba twojego ziomka, tak? Tak, tu kolega akurat swoją pracownię zwinął i przywiózł swoje graty, więc gościnnie na razie tutaj też zajął mi część terytorium. Ale bardzo fajna akcja. Tutaj jest strzałeczka jakaś, prawda? Coś takiego. Tak, to jest projekt jakby pomnika lotniczego, ale już pewnie Filip musiałby się wypowiedzieć. A zobaczcie na to. Tutaj mamy też motor, więc tak jak wspominałem, pracownia w garażu, bardzo fajnie. A ten motocykl sobie zrobiłem, to kupiłem totalny złom. To jest 58 rok, Java. No i jakoś w 2 lata udało mi się go wyremontować i jeździ. Fajnie można sobie nie polatać. Kolejny longboard, zobaczcie. No powiem ci, że bardzo czysto tu masz. Naprawdę jest. Tak mówisz, ja mam właśnie fazę, że ty ciągle wiesz, powinienem coś zrobić. Nie, jest naprawdę, jest świetnie tutaj. Powiem ci, że chce się tworzyć. I co, może przejdziemy jeszcze do ostatniego pomieszczenia, tutaj widzę, że ma. A tutaj to jest akurat też ciekawe, jak wynika, to jest jakaś skate'owa taka bardziej. Zobaczmy, jak to wygląda mniej więcej.
jakimś takim bardziej punk rockowym. Jakiś Fish jeżdżący na desce. Dokładnie. Fish skateboarding. Taki wiesz, Dogtown, stary klimat. Okej, okay. I lecimy tutaj do następnej komnaty, zobaczcie. No i tutaj już mamy urządzenia do tortur. I tutaj rozumiem, że malujesz rowery, tak? Nie, tutaj sobie składam jakby swoje projekty. Okay. Jakby to akurat jakiś szukuję, kupiłem ramę i próbuję teraz zrobić nowy rower. Chciałbym się nauczyć w ogóle takiej mechaniki rowerowej, ale próbowałem już trochę i nie jest takie łatwe. Takie łatwe. No trzeba powiem ci, że na pewno rozkminić trochę części tak. I sposób działania, bo tak jak to nie jest pewnie tak, że się jak każdemu wydaje, że wystarczy pedałować, to działa. Tak, i okazuje się, że jeśli chodzi o mechanikę, to zacząłem doceniać to fachowców, że znakomicie ogarniają tę materię. Wiesz co, ja zauważyłem, że ty masz taką akcję, że stare rzeczy łączysz z nowymi. To jest bardzo fajny sposób na sztukę. Tutaj mamy też, to jest gitara, tak? Tak. To jest część, element od gitary. I to jest żukosoczek? Tak, to był ten Beatles z tej kreskówki. Okej, okay. Bardzo fajnie. Strasznie lubiłem tą kreskówkę, jak byłem mały. To ma autoportret. Okej, okay, to już sprawdzamy. Z moją wyimaginowaną koleżanką. Taki wiesz. Taki, powiem ci, mroczny trochę jest. Taki, no, kreskówkowy, powiem ci, komiksowy bardzo styl. Ja myślę, że w ogóle teraz już w naszej kulturze jeszcze przez całą akcję z Marvelem to już nie jesteśmy chyba w stanie od skojarzeń z komiksami uciec. No chyba tak, dokładnie. Po prostu już jest tak wszczepiona ogólnie w nasz mózg. A słuchaj, a ta praca? Bo powiedziałeś, że malowałeś jak miałeś 20 lat, tak? Tak, 20 lat temu i to no, była to taka, to żeby zasłonić przejście w drzwiach w biurze. To zdradziłeś teraz już ile masz lat, może tak, sobie policzyć się. Jak likwidowali to biuro, to chyba chcieli to wyrzucić, więc postanowiłem, zabrałem to po prostu. Okej, okay. No i bardzo mądrze. Tutaj mamy młotek, inne urządzenia. Słuchajcie, i tutaj zobaczymy jeszcze, zobaczymy tutaj maskę, to jest maska od jakiego samochodu? Od Poloneza. Zobaczcie, i tutaj właśnie jest taki sposób bardzo fajny skustomizowany, jak to się mówi, jeszcze raz, może po prostu skustomizowany. Tak, dokładnie, przepraszam Państwa bardzo, to się wytnie. Bardzo świetnie. Rozumiem, że to po prostu będzie tak jakby nałożone znowu na samochód, tak? Ta maska. No już nie, ten samochód okay. Uległ katastrofie. Okej. Okay. Lotniczej. Lotniczej. Dobrze, fajnie. Słuchaj, no to miło mi było ogólnie u Ciebie, powiem Ci, że naprawdę mam nadzieję, że zaraz usiądziemy, coś razem stworzymy, bo tak naprawdę powiem Ci, że właśnie dzięki takim osobom jak Ty po prostu chce się tworzyć i tak naprawdę człowiek ma chęć na zajawki związane ze sztuką. Powiem Wam, moi drodzy, że jeżeli chcielibyście sobie odmalować rower, motor, traktor lub kombajn, na pewno możecie po prostu tutaj wbijać. I wydaje mi się, że... Tak, może zapraszam serdecznie na kawę po prostu. Elegancko, dobra. Słuchajcie mordeczki, kończymy na dzisiaj. Mam nadzieję, że podobała Wam się relacja. I tak nie macie innego wyjścia, więc musiała się Wam podobać. Byłem dzisiaj gościem... Przemek Drost. Słuchajcie, no to trzymajcie się. Ja odjeżdżam, odpalam wigry, trójkę, elo. Powodzenia.